Uczą się w powiecie rybnickim, ale ich aspiracje wykraczają nie tylko poza granice województwa śląskiego, ale i całego kraju. Już od 3 lat uczniowie zespołu szkół w Czerwionce-Leszczynach w ramach programu Erasmus odwiedzają odległą Hiszpanię, aby w ramach praktyk zdobywać nowe umiejętności. Teraz nadszedł czas, aby zaprezentować zdobytą wiedzę w praktyce. Omlety, tapas, słodkie i słone przekąski. Raz w roku w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach królują hiszpańskie tradycje kulinarne i kulturowe. Wszystko za sprawą tych młodych ludzi, którzy w ramach projektu Erasmus odwiedzają kraj z Półwyspu Iberyjskiego w kilku konkretnych celach. Żeby poznać tą kulturę całą hiszpańską, żeby zobaczyć, jak to jest w innych krajach, żeby wielu rzeczy nowych się nauczyć, tak? Prawda? I nowa przygoda. Bardzo możliwe, że doświadczenia zdobyte dzięki tej przygodzie przydadzą się tym młodym ludziom w rozwijaniu kariery zawodowej. Tą wartością, którą zdobywają, to jest tak zwany dokument Europass Mobility. I ten dokument pozwala im na ubieganie się o pracę zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. I wiem, że nawet w tym roku uczniowie, którzy odbywali tam praktykę, są zaproszeni, by w czasie wakacji mogli tam dalej pracować, przyjechać i już na swoich zasadach oczywiście, ale móc tam podejmować pracę. Co nie znaczy oczywiście, że zdobyta wiedza nie przyda się po tej stronie naszego kontynentu. Jesteśmy częścią wielkiego świata, aczkolwiek nasza mała ojczyzna jest na terenie powiatu rybnickiego, a młodzież, widząc to, co się dzieje w szerokim świecie, zdobywając doświadczenia, zdobywając umiejętności, tym bardziej może docenić, jaką rolę ma to miejsce na ziemi, gdzie rozwijając się, może wykorzystać tą wiedzę i te umiejętności zdobyte w różnych krajach Unii Europejskiej. Umiejętnością przygotowania takich potraw nie pogardziłby bowiem chyba żaden restaurator.